Paweł? Przed nami kolejna debata samorządowa w Polskim Radzie Białystok, tym razem z udziałem kandydatów na burmistrza Grajewa, a o to stanowisko ubiegają się trzej panowie. Pan Adam Kiepczewski z Komitetu Wyborczego Nasze Miasto Grajewo. Kiepczewski Adam, bardzo mi miło. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Urzędujący burmistrz Dariusz Latarowski z Komitetu Wyborczego Grajewskie Porozumienie Samorządowe. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok. Dzień dobry. I pan Waldemar Remfeld z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a bardzo szczególnie witam naszych drogich mieszkańców z naszego miasta Grajewo. A debatę prowadzą Iza Sarafin i Paweł Wojdowski. Na początek przypominamy zasady naszej debaty. Odpowiadają i prezentują się panowie według wylosowanej wcześniej kolejności. Na każdą odpowiedź mają panowie po 2 minuty, 10 sekund przed końcem czasu. Usłyszymy taki sygnał i potem jeszcze kolejny. Po upływie tych 2 minut i to oznacza koniec wypowiedzi. Po zakończeniu rundy pytań dotyczących gospodarki, spraw społecznych i ochrony zdrowia każdy z panów ma 30 sekund na ripostę dotyczącą tej części debaty. Kolejny etap to pytania do kandydata. Według wylosowanej wcześniej kolejności oczywiście wybieracie państwo jednego kontrkandydata, któremu możecie zadać jedno pytanie. I na to pytanie macie panowie 30 sekund, a na odpowiedź wasi kontrkandydaci 2 minuty. I już na zakończenie każdy uczestnik naszej debaty ma minutę na wystąpienie programowe. Ale zanim przejdziemy do tych pytań, poprosimy każdego z panów o krótką, 30-sekundową autoprezentację według oczywiście wylosowanej wcześniej kolejności, czyli na początek pan Adam Kiełczewski z Komitetu Wyborczego Nasze Miasto Grajewo. Witam wszystkich jeszcze raz. Otóż jestem przedsiębiorcą grajewskim, lat 40, wykształcenie wyższe techniczne, ojciec 2 synów, były burmistrz miasta Grajewa, społecznik, a z pasji instruktor strzelectwa sportowego, członek klubu strzeleckiego Sagittarius, sędzia drugiej klasy, członek klubu motocyklowego Żub, żeglarz, członek klubu Arkus, wiceprezes Podlaskiej Rady Przedsiębiorców, członek Rady Klastra Metalowego, świeży adept Podlaskiej Chorągwi Husarskiej, startuje, by służyć miastu i mieszkańcom. Kolejna prezentacja, Dariusz Latarowski z Komitetu Wyborczego Grajewskie Porozumienie Samorządowe. Dzień dobry, witam serdecznie mieszkańców miasta, no i wszystkich słuchaczy Radia Białystok. Przede wszystkim obecnie urzędujący burmistrz tej kadencji. Od 16 lat samorządowiec. Pracuję dla mieszkańców Grajewa z całym poświęceniem. Ojciec dorosłej córki, w tej chwili inżyniera energetyki. No i przede wszystkim szczęśliwy mąż mojej przepięknej żony Renaty, która jest nauczycielką w jednej z grajewskich szkół. I autoprezentacja kolejnego kandydata to Waldemar Remfeld z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Witam państwa bardzo serdecznie. Lat 57, żonaty, dwójka wspaniałych synów plus od 1 września synowa. Jestem 24 lata w samorządzie. Pracowałem w różnych samorządach miejskich, powiatowych. Dwie kadencje wiceburmistrz. Moją pasją jest sport, czyli jazda rowerem, jak również historia o mieście moim Grajewie kochanym. I przechodzimy teraz do pytań, a zaczynamy od bezrobocia. Mimo że zmniejszyło się ono znacznie w całym kraju, w Grajewie jest wciąż ponad 10%. To obok Kolna jedno z dwóch miast w naszym województwie o najwyższej stopie bezrobocia. To są tu wprawdzie dwie duże firmy, czyli Spółdzielnia Mleczarska, Metpol i grajewskie fabryki Flyger, ale to cały czas za mało. Jakie macie panowie pomysły na zwiększenie liczby miejsc pracy i zatrzymanie młodych ludzi w mieście? I zaczynamy od pana Adama Kiełczewskiego z Komitetu Wyborczego Nasze Miasto Grajewo. Szanowni państwo, w tej kadencji, czyli w 2014, uzbroiłem tereny inwestycyjne. Miasto wydało na ten cel prawie 3 miliony złotych. Utwardziliśmy drogę, zrobiliśmy oświetlenie, zrobiliśmy sieć kanalizacyjną, wodociągową. Także przygotowaliśmy tereny pod funkcjonowanie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ta strefa miała właśnie za zadanie przyciągnąć inwestorów. Inwestorzy, budując swoje zakłady w tej strefie, mieliby oczywiście też ulgę. Tak? Cóż, strefa jest jedną chyba z takich najbardziej nietrafnych rzeczy odnośnie bezrobocia,
budowa nowych zakładów pracy, to miejsca pracy. Miejsca pracy to praca dla młodych. Im więcej tej pracy będzie w mieście, tym więcej ci młodzi ludzie będą zarabiać. Tak? Także no, niestety ze smutkiem muszę stwierdzić, że ta strefa suwalska w tej chwili nie ma tam przedsiębiorców w ogóle. Ja ostatnio tam nawet miałem okazję kręcić swój spód wyborczy, więc no, te połamane chodniki, zarośnięte chaszczami pole, no, aż żal serce ściska. Tam powinien kwitnąć przemysł, powinno rozwijać się życie, powinny kwitnąć przedsiębiorstwa krajewskie, ale nie tylko. Można ściągnąć też przedsiębiorców z zagranicy. To wszystko ma dać nowe miejsca pracy dla krajewy. Świetne pytanie. Bezrobocie w Brejewie zawsze było ogromnym problemem. Ten kiedyś 20%, w tej chwili około 13,3%, bo takie są statystyki. I bardzo dziękuję za to, co mój przedmówca przed chwilą powiedział, czyli specjalna suwalska strefa ekonomiczna. Pracujemy nad właśnie tą strefą. Jak Państwo doskonale wiecie, każdy biznes lubi spokój. Każdy biznes chciałby, żeby władze samorządowe nie krzyczały mocno, jak populistycznie często się słyszy, jak zdobywa się inwestorów, ale żeby spokojnie przechodziły do konkretnych inwestycji. I tutaj chcę zdementować, że akurat tam połamane mamy chodniki przy ulicy Robotniczej, bo to jest jedna z najpiękniejszych ulic w tej chwili w Brejewie, z najpiękniejszym może chodnikiem i ścieżką rowerową. Ale sedno jest takie, jak zatrzymać młodych ludzi w Brejewie, czyli jak te 13,3% przekuć w coś, co będzie wynosiło 3,3%. Oczywiście przede wszystkim musimy szukać miejsc dookoła miasta, bo miasto jest zamknięte w swoich granicach administracyjnych, gdzie ludzie mogliby podejmować pracę. Ja podam jedną liczbę. Ponad 700 pozwoleń na działalność gospodarczą w ciągu 4 lat. Czyli miasto pracuje nad tym. To nie jest tak, że nie są zarejestrowane działalności gospodarcze. Są nowe pomysły, są tak zwane jedno zatrudnienia albo samozatrudnienia, które Brejewu służą. I oczywiście to jest ogromny proces. Kiedy spadliśmy z 20% za kadencję pana Kiełczewskiego do 13%, czy to jest sukces, czy też nie? Być może. Ja twierdzę, że to jest sukces. Robimy w taki sposób, że ciągle szukamy nowych rozwiązań, nowych pomysłów. Dzisiaj podpisywałem zarządzenie dotyczące na przykład ogłoszenia przetargu na 2-hektarową działkę w specjalnej suwalskiej strefie ekonomicznej, ale też szereg innych pomysłów. Budujemy mieszkania dla młodych. W tej chwili około 300 mieszkań za chwilę do oddania. Na pytanie dotyczące bezrobocia odpowiada pan Waldemar Renfeld z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy radiosłuchacze, szanowni państwo, moi przedmówcy podkreślali obecność strefy ekonomicznej w Brejewie. Zapewne to jest sukces, ale uważam, że dużo większym sukcesem była kadencja 2006-2010, gdzie już wówczas strefa ekonomiczna zaistniała w Brejewie i powstał bardzo duży zakład, prężnie rozwijający się zakład NDF-u przy Kulach Budowy w Brejewie, gdzie pozyskane środki w kwocie 80 milionów euro. Wówczas pokazaliśmy rozwój miasta, jeśli chodzi o zatrudnienie. Kwestia dzisiaj bezrobocia w Brejewie. Chciałbym tutaj polemizować z kolegami, bo dzisiaj są przykłady i sytuacje, że przedsiębiorcy z Brejewia wychodzą, bo widocznie koszty, które tutaj poroszą, są bardzo wysokie. Moim zdaniem powinniśmy wyjść do przedsiębiorców młodych, żeby stworzyć im warunki rozwijania się, chociażby w strefie ekonomicznej inkubator przedsiębiorczości. Przecież nie każdego stać na początku swojej działalności gospodarczej na płacenie wysokich podatków. Jeżeli by miało miejsce to w inkubatorze przedsiębiorczości, wówczas mogłyby zaistnieć zwolnienia od podatku. Wówczas miasto powinno przyjąć uchwałę zwalniającą, pomagającą, żeby taki rozwój i zatrudnienia mieszkańców i pracowników mógł zaistnieć. Dzisiaj na przykładzie swojego syna chciałbym podkreślić, że to bezrobocie nie do końca do młodych tak przemawia, bo chce wrócić po studiach do Brajewa, chce pracować w Brajewie, chce się rozwijać w Brajewie.
Dzisiaj to kwestia bezrobocia to jest nie tylko praca, ale warunki, które można stworzyć dla młodych ludzi. To jest Mieszkanie Plus, to jest dzisiaj wypoczynek młodego człowieka, to jest dzisiaj kwestia dobrego dworca kolejowego. Dzisiaj to jest kwestia spotkań ze znajomymi i takie miejsce powinno być też w rejonie. Ja takie pomysły mam.